Jesteś poważnym człowiekiem. Tak zorientowałem się. Dobrze, żebym ja nie... Przygotowałem się do wywiadu. Tak jak ja. Zobaczymy, kto lepiej. Nie, bo słyszałem, że to narzędzie szatana jest też. Czyli będziemy rozmawiać o tym, co jest joga, czy będziemy rozmawiać o poglądach ludzi, którzy twierdzą, właśnie, że jest to bardzo... Nie, tak na poważnie. Tak na poważnie. Kiedyś spotkałem się z takim powiedzeniem nauczyciela w trakcie zajęć, gdzie tam szkoliłem się jako instruktor jogi, że joga słabych wzmacnia, twardych uelastycznia. Się zaczyna od pewnych nakazów, od pewnych praw, którymi się kieruje, potem jest... Brzmi jak sekta. Brzmi jak filozofia, pewien sposób życia. Z czymś takim, że dążysz do po pierwsze umiaru, po drugie spokoju, czyli pewnej takiej równowagi. To ma ci pomóc zachować równowagę, żeby nasz organizm, nasz umysł, nasze życie było na dobrym poziomie i szczęśliwe, powinieneś dążyć do równowagi. I rzucanie piłką lekarską do kosza. Rzucanie piłką lekarską, co to jest za dyscyplina? Taka, którą ja właśnie teraz propaguję, proszę Państwa. Rzucanie piłką lekarską do kosza, nie słyszałeś nigdy? Nie, właśnie mógłbyś mi opowiedzieć na ten temat. Nie, to w takim razie musimy się zamienić miejscami, ale to innym razem. Mój wujek, który był inwalidą wojennym i stracił na froncie wszystkie palce u stóp, bo je odmroził, miał je usunięte. I to był pierwszy człowiek, który uprawiał jogę w moim otoczeniu. Na Banotówce, w Centrum Kultury na Banotówce prowadzimy zajęcia, mogę powiedzieć kiedy? Nie tak, będzie no tak, możesz powiedzieć, tak. Każdy czwartek o 19. I one są pierwszy ogólno... czwartek miesiąca, nie, każdy czwartek. Każdy czwartek o 19 i one są ogólnodostępne, te zajęcia. Tak? Tak. Dużo się płaci? Dobrze, zostawmy.